Wojtek, powiedz, jak ocenisz to spotkanie, bo ten teren w Głogowie nigdy nie należał do łatwych, a jednak dzisiaj GKS Katowice wygrywa z Chrobrym 2-0. Na pewno ciężkie spotkanie nas tutaj czekało, wiedzieliśmy, co przeciwnik gra, jak gra, że jest to naprawdę ciężki teren, ale najważniejsze jest to, że udało nam się wygrać to spotkanie 2-0. Idziemy w górę tabeli, ale najważniejsze jest przed nami kolejny mecz, który już w środę w Niepołomicach. Ciebie trener wpuścił w drugiej części tego spotkania. On powiedział ci, że właśnie masz być tym zawodnikiem na skrzydle, który będzie szarpał i szukał gdzieś tam swojej okazji. No bo to ty ustaliłeś ten wynik meczu na 2-0. Wchodziłem tak naprawdę z innym założeniem, bo gdzieś wiadomo, że zepnęli nas do defensywy, gdzieś szukaliśmy tej drugiej bramki. Na szczęście udało się skontrować przeciwnika po samym fragmencie gry. Udało mi się strzelić bramkę, z tego jestem zadowolony i cieszą 3 punkty drużyny. Mimo twojego młodego wieku zachowałeś się jak taki prawdziwy boiskowy wyjadacz, bo no, nie będę ukrywał, że stałem z boku, patrzyłem, jak dostałeś to podanie. Mówię: Wojtek strzelaj, a ty jednak położyłeś tego bramkarza i spokojnie z najbliższej odległości wpakowałeś tę piłkę do bramki. Od samego początku wiedziałem, co chcę zrobić, wiedziałem, że wychodzę w sytuacji sam na sam, że bramkarz na pewno będzie myślał, że uderzę. Byłem pewny tej decyzji, podjąłem taką, a nie inną decyzję i całe szczęście, że udało się strzelić bramkę. Dzięki, gratuluję. Dziękuję bardzo.